Politycy lewicy zaczęli zabiegać o głosy mieszkańców województwa śląskiego. Stąd też ich dzisiejsza wizyta. Choć według sondaży szanse na zwycięstwo w wyborach parlamentarnych mają małe, to swoją obecnością w Sejmie mogą znacząco przyczynić się do przejęcia władzy przez opozycję. Są cztery partie. Każda partia ma swój program. Każda partia ma swoje różnice. Są elementy też wspólne. Do wyborów jeszcze mamy pół roku. Dobrze to oceniam. Dzisiaj Hołownia z Kosiniakiem się dogadują, super, trzymam za nich kciuki. Lewica, jak pan widzi, jest stabilna, jest zdyscyplinowana. I reaguje na bieżące problemy, czego przykładem może być unijna dyrektywa metanowa, która gdyby nie interwencja europosłów Nowej Lewicy i Partii Razem, mogła doprowadzić do zamknięcia kopalni na Śląsku już w 2031 roku. Pierwotnie dyrektywa zakładała emisję 0,5 tony metanu na każde 1000 ton wydobytego węgla. Ja się absolutnie na to nie mogłem zgodzić, bo w środku tej transformacji energetycznej musi stać człowiek i miejsca pracy. I nie może być tak, że te kopalnie byłyby zamknięte w przeciągu tych kilku lat. Dlaczego tak się stało? Dlatego, że polski rząd zaniedbał rozmowy z Komisją Europejską, zaniedbał rozmowy w ramach Rady i znowu walczył i machał szabelką, zamiast po prostu negocjować i rozmawiać. Po rozmowach dyrektywa będzie pozwalała na emisję 5 ton metanu na 1000 ton wydobytego węgla do 2031 roku, potem na 3 tony. Posłowie lewicy chcą nie tylko sprawiedliwej transformacji Śląska, ale zapowiadają dodatkowo walkę z problemem depopulacji, jaki od wielu lat dotyka nasz region. Polityka mieszkaniowa, która byłaby logiczna i pozwalała młodym ludziom tutaj znajdować dach nad głową i pozwalała państwu inwestować tutaj w państwowe zasoby nieruchomości, czy też w państwowe żłobki na przykład, żeby rodzice mogli dzieci pracować bez strachu o to, że nie będą mieli co zrobić z dziećmi w czasie właśnie pracy. Wreszcie lewica chce zająć się prawami kobiet w Polsce, które w ich opinii są notorycznie łamane, czego naczelnym przykładem ma być zaostrzenie prawa aborcyjnego w Polsce, do którego doszło na początku 2021 roku. Fakt, że kobiety zostały pozbawione decydowania o sobie i są skazane tak naprawdę na rodzenie w każdej sytuacji, nawet dzieci z gwałtu czy dzieci, które, tak powiem, umrą tuż po porodzie, no jest czymś niespotykanym w Europie, a już na pewno nie w Unii Europejskiej. Oznacza to choćby powrót do tak zwanego kompromisu aborcyjnego z 1997 roku, zakładającego m.in. możliwość przerwania ciąży w wypadku zagrożenia życia matki. Głównie jednak chodzi o całkowitą legalizację aborcji i oddanie decyzji w sprawie ciąży i posiadania dzieci kobietom. Obecnie jednak największym problemem, z którym mierzą się nie tylko mieszkańcy województwa śląskiego, ale całej Polski, to inflacja i nawet po wygranych wyborach według specjalistów trzeba lat, by sytuacja się unormowała. Po prostu dużo mniej kupuję. Żeby wyjść na swoje. Nie ma innego wyjścia. Przerażają mnie ceny. Przerażają mnie. Najgorszy ten chleb podrożał. Wszystko podrożało, nie? Wszystko podrożało. Także nie kupuję sobie. Gdyby wybory odbyły się dzisiaj, to według najnowszych sondaży w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej znalazłyby się Prawo i Sprawiedliwość, Koalicja Obywatelska, Polska 2050, PSL, Nowa Lewica i Konfederacja.